Witam, przedstawiam rower Scotta Addict 20 w rozmiarze L, czyli 56 cm z roku 2022, a w sumie to, co z niego zostało, bo właściciel bardzo dobrze go ulepszył i doposażył. Addict należy do kategorii rowerów szosowych Endurance i posiada wygodną geometrię, specjalnie przystosowaną na dłuższe trasy. Na rok 2023 mechaniczną grupę Ultegry zastąpiono elektroniczną 105, a cena roweru wzrosła do ponad 16 tysięcy złotych. Na szczęście jest jeszcze wersja 30, na mechanicznej 105 za mniej niż 13 tysięcy. Oczywiście rama i widelec zostały wykonane z karbonu. Ma to zarówno swoje zalety, czyli niską wagę, dużą sztywność i możliwość dowolnego kształtowania ramy, jak i poważne wady, czyli wysoką cenę, która nie zawsze idzie w parze z jakością, ale dla mnie najważniejszy powód, dla którego miałem tylko raz ramę karbonową i nigdy więcej takiej nie kupię, jest niska odporność na uszkodzenia mechaniczne. Tutaj widać, jak wózek przerzutki przebił dolną rurę chainstaya. Oczywiście zostało to profesjonalnie naprawione i w sumie nie ma śladu po uszkodzeniu, ale rama nie ma już gwarancji, a że nie była to wada materiałowa, Scott reklamację odrzucił. Już jako seria Addict jest bardzo dobrze skonfigurowany. Scott wyposażył go w pełną grupę Shimano Ultegra R8000, karbonową sztycę i aluminiowy kokpit Syncrossa z dokupionym przez właściciela drogim, dedykowanym uchwytem do licznika. Teraz po zmianie opon na Continentale GP5000 w rozmiarze 32C, kół na karbonowe pozytrony zbudowane przez najsłynniejszych warszawskich kołodziejów z Dandy Horse, waga roweru spadła do 8,5 kg. Dzięki tym zmianom Scott stał się prawdziwą wyścigówką, ale żeby nie było tak kolorowo, to w ostatnim czasie opisywałem już dwa inne nowe Scotty. Matrixa oraz Speedstera. I tak jak w ich przypadku było coś nie tak z kołami, które w tym rowerze nie miały szansy się zaprezentować, bo od razu je wymieniono, ale zostało siodełko Syncrossa, które złapało bardzo duży luz na prętach, a z takim czymś jeszcze się nie spotkałem. Oczywiście jest to drobnostka, ale trzy nowe, nie tanie rowery i w każdym coś było nie tak, dla mnie to nieporozumienie. Podkreślę, że główne komponenty jak rama i widelec są bardzo dobrze zrobione i posiadają ładne malowanie z delikatnie widoczną strukturą karbonu i zmieniające kolor naklejki, co mi się zawsze podobało. Ten konkretny Addict nie jest tylko do lansu. Ma już nakręcone ponad 4000 km, a z supportem czy sterami nic się nie dzieje. I to jest naprawdę ważne. Do pełni szczęścia brakuje już tylko karbonowej kierownicy i prawdopodobnie w przyszłości zagości tu jakaś elektroniczna grupa napędowa oraz korba z pomiarem mocy. Więcej już chyba nie da się tu nic upchnąć. A, byłbym zapomniał jeszcze o nawigacji Garmina, połączonej z tylnym światełkiem wyposażonym w radar, ostrzegający o nadjeżdżających samochodach. Nieźle, co? Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do stawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!